Od samego początku ekran był pomyślany jako program międzynarodowy. Prawdą jest, że pierwszy pomysł narodził się z takich moich doświadczeń prowadzenia warsztatów w Europie, w Anglii, w Niemczech, w Szwajcarii czy Danii. Prowadziłem takie programy właśnie dla reżyserów w Szwajcarii, dla fundacji takiej największej, fantastycznie zresztą funkcjonującej, Focal. Szef tej fundacji zwrócił się do mnie z propozycją, żebym spróbował nakreślić plan edukacyjny dla profesjonalnych, młodych, ale profesjonalnych reżyserów, który według mojego zdania byłby najbardziej trafny. I to był pierwszy zarys programu, który potem przerodził się w ekran. Zaczęło się od tego, że ja swoich znajomych, swoich partnerów, reżyserów, producentów, których znałem na Zachodzie, zaprosiłem do współpracy, a potem ekran zaczął żyć swoim życiem, to znaczy dobra międzynarodowa opinia, nagrody, które filmy uzyskiwały, które przez nasz program przechodziły, zaczęły rodzić zainteresowania u innych partnerów. Muszę bardzo podziękować PiS-owi za te, bo ostatnie wiele lat od czasu powstania PiS-u, który wspiera ten program, ale my mamy jako partnerów bardzo wiele instytucji międzynarodowych. To jest właśnie tak, przede wszystkim to jest właśnie Focal ze Szwajcarii. To jest Instytut Filmowy z Austrii, Instytut Filmowy z Chorwacji, Litewski Instytut Filmowy, niemieckie fundacje, duńskie, norweskie, brytyjskie. 10 lat naszego międzynarodowego programu Ekran to takie 10 lat, gdzie stale próbujemy coś zmienić, próbujemy dotrzeć do tego, co najważniejsze i coraz bardziej koncentrujemy się na tym, co jest esencją, co jest najważniejsze, to znaczy na pracę reżysera. Postanowiliśmy, że będziemy wspierać reżyserów jako tych ludzi, którzy rozumieją producenta, rozumieją scenariusz, są za to współodpowiedzialni, ale oni to w końcu muszą w całość objąć, w efekt, który na ekranie ma przemawiać do widza. Także to jest taka nasza walka, jak zrobić, żeby w tak krótkim czasie, bo to są dwie sesje po 10 dni, żeby oni, reżyserzy, żeby mogli przygotować materiał, który mają w formie scenariuszowej, przygotować do realizacji filmu. Łatwo jest zrobić tygodniowy czy dwutygodniowy jednorazowy kurs czy jednorazowy program, który kończy się tym, że prowadzący mówi: dzieci, jesteście bardzo zdolni, róbcie dalej, wszystkiego najlepszego wam życzę, i na tym się kończy. Ale on nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani za swoje uwagi, sugestie dotyczące przyszłego filmu. W związku z tym program powinien mieć kontynuację i stąd dwie sesje, sesja follow-up po pół roku. Podstawowa rzecz jest taka, że my nie chcemy uczyć, jak być reżyserem, tylko my chcemy pomóc doprowadzić do, powiedziałbym, szczęśliwego finału ekranowego ten film w przyszłości, czyli to jest takie creative pre-production. Biorą w tym udział i operatorzy, i dźwiękowcy, i montażyści, aktorzy oczywiście, scenarzyści, reżyserzy i producenci. Fakt, że oni robią dwie sceny, wybrane sceny, kluczowe sceny ze scenariusza, robią w trakcie naszego programu, realizują. To jest wszystko po angielsku prowadzone. Daje tę możliwość, że to jest pierwsza próba zobaczenia na ekranie i sprawdzenia, na ile nasze wyobrażenie, nazwijmy to wizją naszego filmu, na ile to się sprawdza. Dlatego robią
jeszcze raz albo tę samą scenę, albo drugą scenę po dyskusji, po analizie, gdzie są ewentualne błędy czy elementy, które należy wymienić. Jedna scena jest realizowana przez polskich operatorów, nawet jeżeli to są studenci właśnie z wielu europejskich i pozaeuropejskich krajów w tej chwili już też. Uczestnicy mają możliwość do drugiej sceny przywiezienia ze sobą dwójki aktorów ze swojego kraju, zrealizowania tej sceny w swoim narodowym języku, przywiezienia operatora, producenta, scenarzystę czy też współscenarzystę. Także to jest cała podstawowa grupa zdjęciowa, która realizuje ten pomysł, który finalnie ma się znaleźć na ekranie. Powracają ludzie, ci, którzy już raz przeszli przez ekran, oni aplikują jeszcze raz, że z innym projektem już, bo tamten zrealizowali, chcą jeszcze raz, co dowodzi tego, że to ma sens, że oni rozumieją, że to było prawdziwie pomocne. Kilka lat temu w Gdyni na 12 filmów wyselekcjonowanych do głównego konkursu filmów fabularnych, 4 z nich to były projekty, które przez ekran przechodziły. Kiedyś Krzysiek Kieślowski w którymś z wywiadów swoich powiedział, i ja się z nim absolutnie zgadzam, że okres przygotowawczy do filmu jest momentem najbardziej twórczym. Bo wtedy się rodzi i kształtuje wizja tego, ale już w zetknięciu z konkretem, już widzimy, w jakiej lokacji to będziemy kręcili. Już zaczynamy mówić o kolorach, o świetle, o rytmie filmu. I to jest taki moment, kiedy zderzają się marzenia i wyobrażenie o filmie z konkretem, z naszymi umiejętnościami i możliwościami, z konkretnym castingiem, który chcemy finalnie zaakceptować. Jesteśmy po pierwszej sesji, zaczynamy zaraz drugą. Po drugiej, za pół roku, będzie jeszcze sesja follow-up, gdzie tylko ci, którzy czują potrzebę, że jeszcze nie rozpoczęli zdjęcia, przepracowują, albo ci, którzy zrealizowali już film i chcą pokazać pierwszy montaż na przykład, to jest taka możliwość. Z Polski jest po raz drugi Adrian Panek ze swoim nowym projektem, para Szwajcarów, Austriaczka, która jest w zasadzie z pola sztuk wizualnych. Ona doświadczenia czysto filmowego ma niewiele, ale jest bardzo wyczulona na obraz i ma piękny scenariusz. Teraz staramy się jej pomóc, jak praktycznie te jej obrazy, które ona już ma, jak to zrealizować i jaką rolę, jaką funkcję one mogą odegrać w filmie. Jest bardzo ciekawy, bardzo znany, jeden z najlepszych, najbardziej nagłośnionych pisarzy i dramaturgów litewskich, Mariusz Iwaszkiewicz. Cieszę się z tego, że ci ludzie, jako oni się poznają, oni sobie zaczynają pomagać. Ambitni, młodzi, generalnie zdolni, chcą robić kino, niekoniecznie autorskie, ale osobiste. Bo to nie o to chodzi, żeby reżyser napisał scenariusz, reżyserował, zagrał i jeszcze muzykę napisał, to wtedy mówimy, że kino autorskie. Nie, kino autorskie inaczej należy pojmować. To może być napisany scenariusz przez kogoś innego, ale ważne jest, żeby reżyser miał poczucie, że odcisnął swoje linie papilarne na tym, że to jest film, który z pełnym przekonaniem i z pełną akceptacją co do treści i formy został zrealizowany.
wyszukujemy, gdzie są słabe punkty tych ludzi i dlatego ten ekran ciągle zmieniamy. Jednym ze słabych punktów zazwyczaj jest praca z aktorem, brak umiejętności. Jak z aktora wyciągnąć to, co najważniejsze? A tak naprawdę jak go uwieść, żeby on nie czuł się skrępowany, żeby on sam siebie przekroczył, żeby nie zagrał technicznie tego. Bierzemy dobrego aktora, on zagra technicznie, on nie zrobi błędu. Ale brak błędu to jeszcze nie sztuka. Sztuka wręcz przeciwnie. Sztuka może, a być może powinna zawierać błędy, ale nie te podstawowe, nie te błędy, które będą przeszkadzały nam. One mogą nas zadziwiać, one mogą nas coś nowego sugerować, one mogą wnosić właśnie taki bardziej prywatny ton. Chciałbym jeszcze bardziej w pewnym sensie przymusić reżysera, żeby pojawił się nie tylko z tekstem, tylko żeby pojawił się z pewną wizją, żeby więcej miał świadomości i potrzeby użycia obrazu. Film jest sztuką obrazów. Zapamiętujemy obrazy bardziej niż słowa, które padają, dialog, który pada. Jednym słowem, żeby bardziej myśleć obrazem, rytmem, nie tylko plotem, nie tylko akcją. To jest jeszcze za mało, to jest podstawa. To jest miejsce, gdzie się spotykają ludzie z całej Europy, gdzie nawiązują kontakty. Oni potem bardzo często utrzymują kontakty ze sobą. Tak się rodzą koprodukcje. Już wielokrotnie się zdarzało, że po prostu jakiś producent wypatrzył jakiegoś reżysera i że to zaczyna być. Myślę, że to jest dodatkowa jeszcze wartość.